witam serdecznie, Grosik z tej strony, godzina 2:30 i wyruszam sobie na wykopki do Matrza. Plan na dzisiaj 4 godzinki w terenie. Droga jak zawsze słaba tutaj jest. Wieczko sobie lecę i zaraz dojadę do Marcza w sumie. Jest 4:05. Czas dobry, jeszcze ciemno jest, zanim dojadę i się przebiorę, to jeszcze będzie 4:30 i zacznie się rozwidniać. Do 8:30 pochodzę, myślę, 4 godzinki mi wystarczą dzisiaj. No, jestem już na miejscu. 4:23. Stoję już sobie przy polu, blisko lasu. Zgłosiłem na Straż Graniczną, że będę tutaj, bo to wiadomo, rejon nadgraniczny, więc trzeba takie rzeczy zgłaszać, żeby później nie było problemów. Po co komu pracę dodawać? Dobra, przebieram się i ruszam w pole, ale jak widzicie, jeszcze ciemno jest strasznie. Księżyc gdzieś tam w oddali i nic poza ciemnością nie widać. Jeszcze się przebieram. Dobra, tutaj sobie wyłączamy. Okej, akcesoria. Widzicie, ciemno jest strasznie. No, trzeba się dobrze przygotować, bo do auta będzie dosyć daleko, więc trzeba wszystko ze sobą wziąć. Się popsikać trzeba, jakby jakiś pijany komar coś chciał. O, auto zapakowane całe. Patrzcie, przy dworze ten szpadel w pokrowcu starym na ryby. Bo jak się w workach jakiś wozi, to się poprzecierają i zawsze można uszkodzić auto. Dobra. A tutaj skrzynka, mam fanty do tego, do WKZ-u z raportami dziennymi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pudełek dzisiaj, czyli sześć wyjazdów. Siedem, bo jeden był taki na dwa razy z jednej działki. No i hej, jest pierwszy sygnał i wyszło coś okrągłego. Ale to jest kalesoniak. Jest kolejny sygnał. Jakaś monetka. Bardzo delikatnie sygnalizowało. Na skali 36. Jedna druga kopiejki. 1889 rok. O. Ale czułem, że to jakaś monetka, bo tak delikatnie dawało znać w słuchaweczkach. No, trzeba mieć dobrego zajęła, żeby po nocy chodzić pod lasem, kurczę, z wykrywką. No, ale ja chyba mam tego zajęła.
niektórzy nazywają to pasją, ale są różne odmiany, hobby. No, niektórzy są, chodzą rekreacyjnie do plaży w dzień, a ja coś zajoba mam. Chociaż czasami życie zmusza do tego, żeby chodzić w nocy, bo w dzień nie ma kiedy. Praca, rodzina. Czasami kosztem snu trzeba coś takiego zrobić, żeby był czas na hobby. Już jest coraz jaśniej. Jest jeszcze przed piątą. Idę sobie po tym poletku, na którym byłem w niedzielę. Ale bez problemu sobie znajduję taką linię wzdłuż pola, bo widać ślad. Nie wiem, jak to urządzenie się nazywa rolnicze. Ścierniskowiec? O, to chyba tak, ścierniskowiec. To chyba pole właśnie było robione ścierniskowcem. Ślad widać, więc nie zboczę z kursu. Tutaj z lewej strony widzę moje ślady z niedzieli. Jednak przy mojej masie to ślady do dzisiaj zostały. Ale słyszę ten, rolnicy jeszcze w nocy nawet tutaj, kurczę, pracują. Widziałem światła na polach. Spać tutaj nie mogą chłopaki w marczu. I pracują dzień i w nocy. Pracowici ludzie. A może w dzień nie wyrabiają się na zakręta. Bo to wiadomo, teraz żniwa były, ale teraz tu jest taki rejon raczej fasolowy. A fasole to teraz zaczynają mucić. Te niskopienne fasole takie. Ale no i później, nie wiem, koniec września tyczkowe chyba zaczną obrywać. No to praca na tych polach to nie wiem, do listopada nawet chyba będzie. No pierwszy przymrozku, o, że tak powiem. O i tak to tak wygląda moje pole w nocy. Nie, jest strasznie. Przecież jakby jakiś wilk wyszedł, to by było strasznie. Ale mam szpadę. Nawet mocny. Jeszcze go nie połamałem. Jestem zadowolony z niego. Przetrwał już pół roku. Jak żaden inny. Więc jest okej, ten szpadelek. Ale powiem wam, że kiedyś wyszedłem sobie gdzieś na pora do lasu, tylko w nocy. Wszedłem, nie wiem, z 500 metrów w las. Dochodzę do pewnego miejsca i słyszę chrum, chrum, chrum. Włączam światło, a tam ze 30 dzików. Kurczę, życiówkę na 100 metrów pobiłem, na pewno Usain Bolt nie dogoniłby mnie, a ja biegłem z wykrywaczem i ze szpadlem. No, tak spierdzielałem. Wesoło było, ciepło mi się zrobiło. No, różnie to bywa w tych terenach. Tutaj jeszcze w miarę spokojnie, tutaj nie ma takich dzikich zwierząt, takich bardziej agresywnych. Mówię o jakichś wilkach. Lisy są, ale wilki tutaj raczej nie bywają. Przynajmniej nie słyszałem. Ale tam już w rejonie, nie wiem, Białej Podlaskiej, to tam wilki są. Więc tam raczej bym się nie odważył pod lasem w nocy chodzić. Czyściutko na tych polach jest. Czułość mam na 23.
śmieci nie ma. O, jest jakiś sygnał. 21 na skali. Zobaczymy, ponagrywam wam trochę kopanie, bo same sygnały to pokazywać to też czasami nudne to jest. Trzeba trochę pracę naszą ciężko pokazać. Dobra. O, już wyszedł sygnał na wierzch. Dobra, zobaczymy, co to jest. Co to będzie i gdzie. Jest jakaś blaszka. Słabo. No kawałek kuseczki taki rozwalony z Mosina. No nie zawsze coś fajnego jest. Wiadomo, trzeba sporo tych dołków nakopać, żeby coś fajnego się wykopało. Ale to tak, takie hobby. Raczej dla zdrowia, jak dla skarbów. Skarby to raczej, nie wiem, na Śląsku. Złoty pociąg. A tutaj to raczej dla zdrowia, dla kondychy się chodzi i szuka skarbów. No. A takie łuseczki to ja sobie zbieram, powiem wam. Taki złom kolorowy. Bo przez sezon to się uzbiera. Kilkanaście kilogramów tego złomu kolorowego. Zimą sobie to wszystko posegreguję, bo będę miał czas. Umyję. Zawiozę na skup złomu, to będzie parę stówek na paliwo. Więc jak mówię, zbieram sobie nawet łuseczki, takie rozwalone kawałki tych pierścieni ze szrapneli. No, w UKZ-cie to wiadomo, tego nie biorą. Takiego złomu. Dobra, jest kolejny sygnał. O, kapselek. Dobra, szukam dalej. Jest kolejna rzecz. Zaraz zobaczymy, co nam się tym razem trafiło. O, coś okrągłego, rozwalonego. O, jakiś kolorowy złom. Jest czubeczek od pocisku. Jest łuseczka od Mauserka. O, już przy końcu pola. Tutaj już drogę widać, taką poprzeczną. A za drogą od razu kolejne pole. Ale to pole pewnie w niedzielę dopiero będę atakował. Godzina 5:10. Patrzcie, jak ładnie jest. Tutaj las, na lewo. Tam mam bąka myśliwska. A tam za góreczką, na końcu pola, łąki i Ukraina za Bugiem. Tam gdzieś matczy. O, dobra. Szukam dalej. Jest kuleczka ze szrapnela. No hej, już jest jasno. Jak widać, ładny świt. A ja tymczasem wykopałem kawałek pierścienia z 76 carskiej. Tak mi się wydaje. Tylko taki zaklejony. Tak, tak. To jest to.
Chowal pierścienia od zapalnika. No szkoda, że wgięty by był do kompletu któregoś. Ale tutaj jest już trochę powyginany. Dobra. Podziwiam wschód słońca i szukam dalej. Jest kolejna monetka. Zaraz zobaczymy, co to jest. A, chyba współczesna. Tak, wydaje mi się, że to 5 groszy współczesne. Jaka ładna zieloniutka łuseczka. Jest kolejna monetka. Co to jest? 2 grosze. 2 grosze. No i jest kolejna monetka. Duża zielona. Dobra. Będzie do kubki ze złomem. Nic nie widać. No takiej wytartej to ja dawno nie widziałem monety. Znaczy duże jak nasze współczesne 5 zł. Ale no wycieruch straszny. Przeszła swoje ta moneta. Jest taka malutka łuseczka. Ostatnio też taka wyszła. Idzie gdzieś niedaleko. Kilka metrów ode mnie. O, sarenki sobie biegną, patrzcie. Mam nadzieję, że widzicie. A zaraz dobiegną do drogi. O, przez drogę przebiegają. 3 sztuki. No tutaj takich zwierząt dzikich sporo jest. Jak widzicie, słoneczko się pojawia tam za lasem na Ukrainie. A ja przerwę sobie zrobiłem na 2 łyki wody. Przeszedłem w tamtą i z powrotem i zajęło mi to 1,5 godziny. No, trochę pole ma długości. A tutaj za tymi krzaczorami, jak widać, gdzie tam mgła jest, tam są łąki nad samym Bugiem. I prawdopodobnie wiosną już przyszłego roku, bo w tym roku to pole będę tylko robił. No sporo tego jeszcze jest i z tamtego roku jeszcze zostały działeczki. I tak myślę, że na tamtych łąkach to fajne rzeczy będą wychodzić, bo tam się działo kiedyś. Wiem z pewnych źródeł. O, słoneczko już coraz wyżej, patrzcie. Dobra, napiję się wody i popsikam się czymś od komaru, bo czasami się zdarzy jeszcze jakiś komar trafi się, więc muszę się popsikać. Dobra, wracam na pole powoli. Jest kolejna łuseczka. Muzerek. I znów łuseczka. Mosin tym razem. Słoneczko już ładnie nad horyzontem świeci. Czuję już, ciepło się robi. Fajnie. I kawałeczek pierścienia. A tymczasem znalazłem coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Może ktoś wie. No i patrzcie. Chyba będzie guziczek kolejny tutaj w grudce taki sklejony. Cik, wykrywkę odłożę. Zobaczymy, co za guzior. Calutki, tylko że tutaj zgięty. Jest z tyłu. O, i chyba to będzie ten sam guzik, co ostatnio z Piotrem. Chyba ktoś tu mundur wyrzucił. Bo taki sam guzik, już trzeci na tym polu. Piotr gdzieś tutaj znalazł ten swój. Ja ten mniejszy guziczek, ta bliżej słupa, który jest na środku pola. O, i trzeci będzie guzik z tego pola. Taki to guziczek, proszę bardzo. Patrzcie, jest monetka tutaj przyklejona. Ale PRL niestety. Złotóweczka. Szkoda, że nic fajnego. Ale fajnie się użyła. Akurat
Tak jakby chciała zapozować w filmie. I kolejna łuseczka, tym razem Destrukt. Na złą pójdzie. Oczami też się znajduje czasami. Wiadomo, wykrywacz zasygnalizował, ale widziałem, sobie leżała łuseczka. Jest coś w tej grudce ziemi. Zaraz zobaczymy. Tak z zewnątrz nie widać. Może coś fajnego. Niestety, polmosik. I nie wiem, co to jest. Czy moneta, czy guzik? Chyba guzik. Tak, tutaj zaokrąglony był. Ale nic ciekawego. Zaraz czubeczek jeszcze od pocisku. Takie ustrojstwo wyszło tym razem. Kolejny odłamek. I jeszcze wyszedł chyba taki trybik z zegarka. I za chwilę będzie koniec, bo już jest 8:30. Będę kończył powoli. Koniec na dzisiaj. Equinox mój potrzebuje prysznica. Mi by też się przydał. Pole skończyłem. A więc mogę spadać z tego pola. Plan taki jest jeszcze na dzisiaj, że wracam przez Zamość i jeszcze do WKZ-u zawiozę fanty, chyba z 7 wyjazdów. Odbiorę też jakieś tam pudełeczka, które wcześniej zawiozłem też z jakimiś znajdkami. Na bieżąco staram się zawozić do WKZ-u z tego względu, że dużo jeżdżę i później jakbym się zarzucił tymi znajdkami i tak samo temu pracownikowi, który to opisuje i sprawdza, to no nie chciałbym dużo pracy tak na jeden raz, więc raz w miesiącu wożę te fanty właśnie do Zamościa. Okej, okay, byłem już w WKZ-cie, zawiozłem fanty i odebrałem część wcześniejszych tych znajdek, które zawoziłem do konserwatora i wracam już do Lublina. Hej, jestem już w domu. Musiałem zmienić miejscówkę do nagrywania podsumowań, bo w tym miejscu, gdzie zawsze nagrywam, na tym stoliczku przy oknie, o tej porze słońce bardzo przypala i słabo trochę widać, więc jest zmiana miejsca nagrywania. Dobra, pokażę wam co znalazłem. Tło sobie ustawiłem takie mniej więcej, żebyście nie widzieli tej graciarni na moim strychu, tam z tyłu. Pudełkiem od Equinoxa zasłoniłem. Tutaj te moje znajdki. W tle jakieś moje fajniejsze znajdki z moich prac, które trwają już rok. Dobra. Kawałek pierścienia od 76. To chyba będzie nawet to samo. Tak, tylko że ten jest powyginany. O. Jakby był prosty, to by był do takiego kompleciku, co nie? Ale nie jest. No nie zawsze się trafiają. Rzadko się trafia generalnie taki cały, prosty, bo to aluminium to jednak miękkim materiałem jest i wiadomo, przy takich siłach to często się odkształca. Dobra, jedziemy dalej. Coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś obiekt. Może ktoś wie, czy o tym może być, ale tak mi się wydaje, że to w miarę nowe jest. Dobra. Taki, nie wiem, odważnik z wagi jakiejś takiej małej. Nie mam pojęcia. Dobra. Trochę szrapnelków. Dwa czubeczki z pocisków. Łuseczki, to tutaj jest
i Mosin, i Mauser, i takie dwie mniejsze. Ale to jest wszystko do sprawdzenia. Dokładnie, bo na tych mniejszych kalibrach to się za bardzo nie znam. No i tutaj szociki jakieś, ale to młotkiem się zbije i do skrzyni się na złom kiedyś wywiezie takie graty o takie. Czy takie rozwalone łuski, bo to do niczego się nie nada. Coś takiego. To chyba jest kawałek maszynki do golenia. Tak mi się wydaje. Teraz dopiero sobie skojarzyłem. Tak, stara maszynka. Trybik. Możliwe, że od zegarka jakiegoś. Tutaj jakieś jeszcze odłamki. To nie wiem, co to jest. Może kawałek zapalnika jakiegoś. Ale taki mały. To nie jestem pewny, dobra. Kawałek jakiegoś guziczka. Kalesonia. Monetka duża, zielona, ale wytarta tak, że nic nie widać naprawdę. Guzik. Na tym polu były trzy takie guziki. Dwa duże, jeden mały. Monety współczesne, czyli 2 grosze. Tutaj jeszcze jedna dwugroszówka. Perelek. 1 złoty. No i chyba najfajniejsza moneta, ale też szału nie ma. Pół kopiejki. I takie to wykopki były. 4 godziny w terenie. Ale wystarczyło, żebym się zmęczył. Naprawdę czułem się zmęczony. Może jeden dzień odpoczynku to chyba za mało po 7 godzinach w niedzielę, gdzie robiliśmy z Piotrem. Więc chyba więcej dni muszę mieć na regenerację, żeby ostro kopać. Ale w sumie tak tylko tyle czasu miałem. 4 godziny. Jest jedna taka w miarę monetka, ale szału nie ma. Może jak bardziej się doczyści, to będzie. I chyba tyle. Kolejny wyjazd planuję w niedzielę. Mam nadzieję, że pogoda będzie. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.